Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego to Międzynarodowy Dzień Globalnej Edukacji w zakresie zdrowia psychicznego, zwiększania świadomości i wspierania walki ze stygmatyzacją społeczną związaną z chorobami psychicznymi. Po raz pierwszy obchodzono go w 1992 roku. Wszystkimi tymi problemami zajmuje się w Polsce i w Bolesławcu wiele różnych instytucji. W naszym mieście są to placówki służby zdrowia, m.in. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, w którym jest Centrum Zdrowia Psychicznego i dla dorosłych, i dla dzieci. Jest oddział dzienny w szpitalu psychiatrycznym. Ale oprócz placówek medycznych są też placówki podlegające pomocy społecznej, m.in. pierwszy środowiskowy dom samopomocy przy Alei Tysiąclecia 32D. Celem tego domu i drugiego środowiskowego domu przy ulicy Parkowej jest stworzenie w Bolesławcu systemu oparcia społecznego dla zakwalifikowanych osób. Chodzi o ich integrację, aktywizację i wsparcie terapeutyczne. Na szczególną pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną mogą liczyć bolesławieckie dzieci i młodzież. Od 1 kwietnia powstał w Bolesławcu ośrodek środowiskowej opieki psychologiczno-psychoterapeutycznej w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży. Obok już istniejącego oddziału stacjonarnego w Bolesławcu psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży, obok poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży jest jeszcze ten właśnie ośrodek. Ośrodek tym różni się na przykład od poradni, że pracują tutaj psychologowie i psychoterapeuci i przyjmujemy dzieci od urodzenia do 21 roku życia. Do ośrodka można przyjść bezpośrednio, bez żadnego skierowania. Działa on w ramach NFZ, czyli poradnictwo jest bezpłatne. Pomagamy we wszelkich problemach z zachowaniem dzieci, z zaburzeniami jedzenia, z zaburzeniami jakimiś depresyjnymi, których jest w ostatnim czasie bardzo dużo. I w ogóle, jeśli jakiekolwiek zachowanie dziecka kogokolwiek niepokoi, to po prostu my takie zgłoszenia przyjmujemy. W ośrodku przyjęto zasadę, by ta pomoc była świadczona do 7 dni od momentu zgłoszenia. A to ważne w sytuacji problemów psychologicznych u dzieci i młodzieży, by nie czekać zbyt długo z ich rozwiązywaniem. Światowe Dni Zdrowia Psychicznego są organizowane w Bolesławcu po raz 8. Do tej pory poruszana była różna tematyka. Najczęściej była to też forma konferencji organizowanej w Centrum Integracji Kulturalnej Orzeł lub w sali konferencyjnej naszego forum. Do tej pory tematy były dotyczące zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, zdrowia psychicznego w miejscu pracy, zdrowia psychicznego, w którym zagrożone jest życie, czyli przeciwdziałanie samobójstwom. To tylko wybrane z tematów, którymi na przestrzeni 8 lat zajmowano się przy tej okazji. W tym roku te działania związane z Dniem Zdrowia Psychicznego są bardziej rozproszone z racji kryzysowej sytuacji COVID-19. Ale też dotyczą między innymi tych problemów, które ten czas niesie dla kondycji psychicznej każdego z nas. Stąd hasło tego dnia – zdrowie psychiczne dla wszystkich. I właśnie każdy z nas powinien mieć świadomość tego, że istnieją w Bolesławcu placówki, w których można uzyskać fachową pomoc w tym względzie.